Witam was w kolejnym odcinku z DC Plus 2 Mroczne Proroctwo. Panie... drugi odcinek z kampanii nieumarłych, albo sagi nieumarłych. Jak kto woli. Trzeba powybijać te gobliny, które wszystkie mi tu dookoła zawadzają. Przy okazji może jeszcze coś mocniejszego się rozwali. Ale zobaczymy. W każdym razie tutaj mój oddział jest delikatnie poturbowany. Ale po jednej bitwie powinni awansować. Po jakiejś lepszej bitwie. Powinienem zaznaczyć. Tak, tutaj na czarowników mam, na widmo mam. I na templariuszy mam, czyli praktycznie wszystko. Już mam. Czyli na razie będę zbierać tą kasę. Może jakiś czar, szkielet, kurczę, szkielet, nie, i tak mnie nie stać w sumie. Te czary, które obrażenia zadają, to by się przydały, może. Później, jakbym się tam spotkał z przeciwnikami, nie mówię o tych, co tu stoją wszędzie. Tutaj jest dwóch łuczników. Powinienem dać radę, bo oni chyba po 20 biją, czy po 15 nawet. Poznają smak cierpienia. No, mało. Dobra, wszyscy się chybili. Drugi raz. Nawet duch się chybił. Dobra, jest w porządku. Tylko 6 PD. To i tak dużo, zważywszy, że to były gobliny. Co chcesz? Jakie masz życzenie, panie? Was tu muszę zostawić, chyba że... Co chcesz? Podszedł nieco bliżej. Co chcesz? Zgładzić ich. Teraz pytanie, czy ja potrzebuję różdżkarza? Na razie tu wszystko mam pozajmowane. Tutaj kolejne gobliny. Kurde, tych goblinów tu jest w cholerę wszędzie. Tylko szkoda, że tyle łuczników jest. Dobra, jakiś czar bym poprosił. Lodowa burza. Zaraza. Albo poczekać na coś lepszego tutaj. Zadaj wybranym jednostkom 30 punktów obrażeń śmiertelnych w czasie bitwy. W czasie bitwy. Nie wiem, jak można tych czarów używać w czasie bitwy. Klątwa Nigraela. O, to by było nawet fajne. Redukuje 15% obrażeń zadanych w walce przez zaklętą jednostkę. Ale to jest tylko na jedną. Tutaj też w czasie bitwy. To już jest 60. Tutaj tymi dwoma czarami mógłbym cały oddział praktycznie ubić. Dobra, na razie to zostawię. Niech mi się zbiera ta mana. Może na drugi poziom czary coś tam ogarnę. Panie. Pierścionek. Akurat mogę go sprzedać. Nieumarłe stwory, czego tu szukacie? Nie zbliżajcie się, nie macie tu czego szukać. Życie ci niemiłe, wieśniaku? Sprzedaż nam co zechcemy, albo zginiesz w mękach. No właśnie. Migiem Mortis na razie cię oszczędzi, jeśli sprzedasz nam swe towary. Ja raczej chciałem coś sprzedać. Ty, tak, oczywiście. W końcu nie jesteście gorsi od zbirów, od których robi się ta okolica. Przyklęte wilcze cienie rozprzestrzeniają się jak zaraza. Ja, dobra. I tak was okradnę, więc ja tylko to chciałem sprzedać. 50 sztuk złota, niestety. Co my tu mamy? Buty elfów. Wybrana drużyna nie będzie wstrzymana w czasie przyjrzania się przez las. Tylko że... No, nie przyda mi się to, bo to jest bohater latający, tak? Więc tu... lipa trochę. W ogóle jak daleko tu jest mapa? Aha, tu już jest krawędź.
Tak, dobra. Rozwalę to, co jest tutaj na razie. Już widzę orka. No nie, już na wstępie się chybił. Cudnie. I mój... A nie, jednak jeszcze przeżyje. Masz go teraz zabić, rycerzu. W sumie nie wiem, po co go paraliżowałem. I do piachu. Nie ma was. Widmo, czarownik awansowali. Wojownik jeszcze trochę potrzebuje więcej. Okej, ale już jest jakiś progres. Mój książę. Wy tu sobie zostańcie. Te początki są takie nudnawe. Ja bym wolał mieć już potężnego bohatera, tak jak to miałem wcześniej. Panie. Jakieś konkretne jednostki do walki dookoła. Tak to trochę, no, no... Taka lipa trochę. Z takimi słabymi się bić, gobliny. Poznają smak cierpienia. Ani to porządnie przywalić nie potrafi, ani ekspas tego nie ma. I widmo... Moment. Widmo... Nie, dalej ma jeden cel. Dobra. Jeszcze ci, biedaku, brakuje. Eliksir ochrony przyda się może później. Tu jest chłop, dwóch chłopów i zbir. Dobrze, że on jest z tyłu, nie będzie atakował jako pierwszy. Teraz mogę mu spokojnie paraliż rzucić. I wyjdę z tego bez strat. No cudnie. I teraz powinien awansować. Jeszcze nie! Kurczę. Wciąż za mało. Ja już mam tyle kasiory, że chyba sobie drugiego bohatera walnę, chociaż nie wiem, czy jest sens. Dwóch zbirów i chłop. Może być. Poznają smak cierpienia. O, chybił się jeszcze, dzięki. Cudnie. Jest templariusz. Ja zawsze sobie wyobrażałem templariusza, no te... Znaczy tego akurat templariusza na koniu, bo tak w sumie tutaj wygląda, jakby miał konia. Niestety nie ma go. Ale fajnie, że on ma tyle znaczy nie odporności, tylko ochrony przed tyloma żywiołami. To walki będą nieco łatwiejsze. Jeżeli zaczną mi tam czarami wszędzie nawalać. Jakie masz życzenie, panie? Tylko moim głównym celem, co jest właściwie? Już zdążyłem zapomnieć. Splądrować bibliotekę Imperium, okej. Panie. Rozwalę jeszcze tego zbira. No i polecimy szukać tej biblioteki. Nie ma co się tutaj zatrzymywać i odpoczywać. Poznają smak cierpienia. No nie, chybił się. A myślałem, że go zobaczę w akcji. No trudno, poczekam tą kolejną turę. I... jest 30. W ogóle ogólnie zadajesz 50 obrażeń. Dobrze, tyle co bohater. Jeszcze mój bohater jest za słaby. Maragd. Tutaj są jakieś ruiny. To może je też ogarnę. Chociaż tu pewnie będzie coś mocniejszego. Wód zbirów. O,
On ma odporność? A, odporność na śmierć. A, czyli trucizna to jest śmierć, okej. To nawet fajnie. Tylko ja go nie położę tak szybko. Pewnie mój bohater padnie, mój rycerz śmierci. Niestety. Chyba, że zrobię tak. Albo i nie. Durne widmo się mija. Jeszcze raz, muszę to powtórzyć. Problem jest taki, że ja to nie zrobiłem. Nie zrobiłem żadnego save'a. Będę musiał obie walki jeszcze raz ogarnąć. A nie, jednak zrobiłem. Okej. Okay. Jeden wód zbirów w ogóle ma inicjatywy. 75, no sporo. Teraz macie się nie mijać z łaski swojej. Sparaliżuj go. No. I tak ma być. Tak trzymać. Teraz tylko rycerz go dobije i pozamiatane. 11 PD, mało. 150 sztuk złota i zwój zarazy. Mój rycerz nie potrafi zarazy. Znaczy zwojów używać. Co chcesz? No i tu jeszcze czekamy. Panie. W sumie nie ma co się w mieście zatrzymywać, chociaż... I wiesz co? Dam ci o... tego eliksira i leć. Tak mi brakuje tych punktów ruchu, które miał mój poprzedni rycerz. A ten się wlecze, ma tylko 20. Upiór Prusin. Prusin chyba. Mortis szepcze. Co szepcze? Czego od nas żąda? Armia Imperium jest za daleko, by nas teraz powstrzymać. Na tym terenie jest nieco żołnierzy. Musimy więc działać szybko, zanim wyślą wołanie o pomoc. To syczenie jest denerwujące trochę, no ale niestety tak jest napisane i tak trzeba to przeczytać. Będziemy posłuszni. Dobra. Więc naprzód. Dorwijmy ich. Pytanie tylko, gdzie jest ta biblioteka. Dobra, to ja sobie tych tutaj zatruję. 80%. I ani mi się wasz spaprać roboty. Bo to jest aż 80%. Tego nie da się zepsuć po prostu. A może jednak da. Zgładzić ich. Ja nie wiem. Do mnie się po prostu zaciągają sami amatorzy. Naprawdę. Ci złodzieje to kompletni amatorzy, żeby na 80% spaprać robotę. Panie, nie fajnie. Znają smak cierpienia. Ale nie zabiję was, bo już i tak pewnie nie żyjecie. Chyba, żeby was zabrać na wieczne tortury. No i się chybił do łucznika. Mój rycerz to też kompletny amator. Na szczęście mój czarownik jest lepszy od nich. A może rycerz i czarownik powinni zamienić się miejscami, żeby to czarownik był dowódcą? To by chyba najbardziej pasowało. Teraz tutaj mam jeszcze dwóch zbirów, uzbrojony mężczyzna. Co tam jest w tym czeście, ja chcę wiedzieć. A ten ile ma inicjatywy? 50. No kurczę. Ja mam wrażenie, jakby miał więcej, bo zawsze ten mężczyzna uzbrojony bije jako pierwszy. No i się chybił do tamtego. Szlak bycie. A mogłem jednak tego zbira sparaliżować. Może ten chłopczyna by nie walnął.
Znowu zwój. Dolecę tam, nie dolecę. Mój książę. Ale ja was i tak tutaj podtruję. Zginął. Tam już jest ork, mocniejsza jednostka. Jakie masz życzenie, panie? Może być ciężko. Chociaż ja mam na drugim poziomie już jednostki, więc nie ma się czego bać. W sumie mój rycerz musiałby awansować, bo chciałbym mu jeszcze jedną jednostkę tam dorzucić. Bo to, co ma, jest jednak za mało. A ja, kurczę, wpadłem teraz na fajny pomysł. Gdyby mój rycerz mógł mieć wszystkie sloty zapełnione, to bym zrobił po prostu takie ustawienie jak teraz, ale po środku dał jeszcze wivernę. O! To już by było cudnie. Jakie masz życzenie, panie? Chyba nie padniecie od jednego strzała, więc jeszcze was podtruję. Teraz powinniście spaść od razu. A mogłem tego jednak dziabnąć. Dobra, bez znaczenia. Mój czarownik to załatwi. Ile ty masz obrażeń, gościu? 30. Co chcesz? Co my tu mamy? Ork, łucznik i goblin. Zginął. Szkoda, że jest po środku. No kurde, 65% to jest w dalszym ciągu powyżej połowy. No, dajcie spokój. Tak, jeszcze zapisałem, dobra. Nieważne. W sumie nawet dobrze, że zapisałem. Chciałem dożyć tego złodzieja, skoro nie potrafię wykonać roboty. Zaciągnę nowych, bo mam kasy jak lodu teraz. Nie ma problemu. Ale tak dla pewności jeszcze dwóch zaciągnę. Dobra, nowi złodzieje w drodze. A teraz ty tego nie zawal, okej? Nie jesteście beznadziejni. No, i tak miało być na początku. Chyba tylko, że raz. Wydaje mi się, że trochę oberwę, zanim go załatwię. Niestety nie załatwię go od razu. Ale w kolejnej turze powinienem. W sumie ten templariusz też by go zabił. No trudno. Aha. 25 aż. Bardzo dużo. Bardzo mi się to podoba. I tutaj jakby nie patrzeć już by mi się różdżka przydała. Także teraz ją zaciągnę. Choć tu upiorzyca. Jeszcze wojownika dostaniesz do pomocy. O... I proszę na górę. Panie. Jakieś miasteczko. Co to jest za miasto? Zielonoskórzy. Alderin, tutaj same gobliny, łuczniki. W sumie dałoby radę chyba bez podtruwania nawet. Ale ja i tak podtruję, bo ja lubię mieć pewność wygranej. Drugi raz? Drugi kurna raz daj ci ostatnią szansę. Potem... Komu pisana śmierć? No niestety zdechniesz po raz drugi. Zginął. Za chwilę ty zginiesz, jak się nie postarasz.
chcesz? Jakie masz życzenie, panie? Dobra, ty masz bojowe zadanie. Weź okradnij tego kupca. 60% tylko. Ale udało się. To jeszcze raz, to samo poproszę. No i tu jest 60% i da radę, nie? A wcześniej to co? Panie. Próbować czy nie próbować? Oczywiście, że próbować. Poznają smak cierpienia. Oczywiście musieli przeżyć. Oczywiście paraliżuje tego. Ja tak z przyzwyczajenia, kurczę, no. Tak jakby w tego pierwszego. Zamiast tych na tyłach. A to jest bez znaczenia. Czarownik ich dobije. Rycerz awansował, no. Teraz będzie z górki trochę. O ile będę mieć dodatkową jednostkę. Co by ci to kurde włożyć? Może kolejne widmo? Albo czarownika? Ja się nad tym zastanowię, a tymczasem dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.